Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii Zagrajmy W. Ja jestem Juno, a to jest The Amazing Spider-Man, czyli gra, o której jeszcze parę lat temu w życiu bym nie pomyślała, żeby po nią sięgnąć. I cóż, no jednak ludzie się zmieniają. To znaczy, ogólnie może nie jestem jakąś tam wielką fanką superbohaterów, ale ostatnimi czasy odkryłam, że w miarę lubię o nich filmy, nie wszystkie. I w sumie, cóż, jak byłam mała, to lubiłam na przykład kreskówki Spider-Man z 90 tam któregoś roku, X-Menów podobnie zresztą. Progress. Nature to man. Man to machine. The path to our future. Wbrew pozorom jakoś zawsze ze mną. Ci super bohaterowie jakoś tam byli. Na razie jeszcze się zamknę. Technology needs a guiding hand. Under the direction of Dr. Alistair Smythe, the betterment and security of human life has become our one goal. His mastery of nanotechnology and macro-robotics will guide Oscorp Industries to a better and brighter tomorrow. Nanobots, what are they? Imagine a robot. Now imagine 400 of them, standing on a dime. A microscopic army working on a molecular level. Their size is their strength, and their potential is limitless. The leadership of Dr. Alistair Smythe will usher in a new era of progress for Oscorp and mankind. Oscorp. A new company with the name you trust. Tak, tak. Reklama oczywiście, jak zwykle, jak to reklama, wygląda bardzo zachęcająco. Jednak obstawiam, że z tą właśnie kompanią, firmą będą problemy, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Cóż, gra została wyprodukowana jakoś tak chyba, żeby promować też ten film o tym samym tytule. I właśnie film The Amazing Spider-Man do mnie tak specjalnie może nie przemówił, ale mimo to uznałam, że grę z wielką ochotą zagram i nagram na ślepo. Nie też z racji dlatego, że ostatnimi czasy ona stała się jakoś, nie wiem, bardzo mało popularna, zniknęła czy coś. Nie wiem. W każdym razie u mnie na kanale będzie jeszcze może szybko ustawienia, zobaczę, dobra. Napisy, wszystko pięknie, ładnie wygląda na to, że są. Oj, no i przykro mi, gramy na najniższym poziomie trudności, bo ja to ja. Dobra, od razu ładowanie, więc chyba się jeszcze Peter, zamkną. What are you doing here? I'm here to get you out of this asylum. But you put me here, and with good reason. I can't... I know, it's crazy. But time's running out, Connors. Something bad has happened. Something really bad. I niedługo nawet się dowiemy, co konkretniej. Dobra, od miesiąca... Tak, czyli... Zrobimy co w naszej mocy, tyle wam powiem. Progress. Hey there. Hey. Thanks for coming with me, Pete. You're brave. Jak słodko. We're gonna have to be careful here. Supposed to be here after hours. I hope it's better than the first time I snuck in. That was not fun. We're not sneaking. We're investigating. Weird things happen here after hours. Stuff that Dr. Smythe's trying to get rid of. He's not a bad guy, you know? He wants to turn his company around. Yeah, that's what the video said. So, what exactly is rotten in the state of Oscorp? I think they're continuing Dr. Connor's work. Cross-species experiments. Come on. Whoa, whoa now. Like, making more lizards? Making more everything. I'm not sure, but we're gonna find out tonight. Oscorp has the geniuses and the resources. Why can't it be a benefit to people? That's why I came back.
And Dr. Smythe wants to change things. I know. His brilliant research will usher in a new era for all humanity. Mm-hmm. Huh. Okay, just wait a second. Ej, się wydaje, że to będzie takie łatwe, nie? Tu widzę jakieś robociki i nie tylko sobie robią. Wszystko humanoidalne. Dobra, dobra. I tak prędzej czy później coś spieprzą. Look at all this. I knew Dr. Smythe was the nanobot guy, but I had no idea yet. Ja też sobie wyobrażałam takie wielkości paznokcia. No, niby się skradają, niby są jacyś tacy przykucnięci, ale przecież tu ich widać. How can he still move like that? I'm sorry. I gave him everything we had. Is everyone okay? Gwen? Are you all right? Yeah. Thanks, Dr. Smythe. Hey, you kids are in big trouble. What are you doing here? It's okay. It's okay. They're with me. What are you doing here, Gwen? You know you're not supposed to be here after hours. Especially with a guest. Dr. Smythe, I am so, so sorry. This is my friend, Peter Parker. Peter Parker? Nasza sława nas poprzedza. So, why are you here? Oh, I'm totally to blame, Doc. I'm amazed at what you've done with Oscorp. When I heard about the changes you were making, you know, nanobots, I wanted to see them for myself. You worked with Connors, right? Funny finding you here now as I waste my time trying to dispose of these cross species. So this is a cross species? You promised me that all of Connor's work was over. How many more do we keep here? I told you the truth, Gwen. The experiments have stopped, just not as early as I'd hoped. No more humans turning into animals like Connor's did. But what you see here is what happens when an animal gets a nice dose of human DNA. Here, follow me. I trust you'll keep everything you see in the strictest confidence. Nasza wycieczka, jak widzę, trwa w najlepsze. I zagłębiamy się w tajemnice tego kompleksu. Oho. Another one of these cross species? This is crazy. The lizard almost destroyed the city. What rational mind would continue to create these things? Changing the ethics of a large corporation takes time. Now, some scientists argue that these pathetic creatures have some benefit. But they lost that argument. As of tonight, these cross species disappear. We're shipping them to our biolab for safe disposal. Out of sight, out of mind. Has this thing eaten today? It always looks like that. They went farther with Connor's work than we realized. The species in this room are incredibly dangerous. How you wygląda w sumie? Hence the containment units. Hey, where'd he go? Come on out, little fella. Co on się robi niewidzialny? Any direct contact with it leads to infection. Infection leads to death. Or becoming a cross species yourself. I want to keep you human, Parker. Let's keep moving. Is there a cure? Well, for these things, no. They were never human to begin with. They were born in a petri dish. For the poor humans it infects, unfortunately not. Attempts to develop an antidote have been unsuccessful. I don't want to seem cruel, but you have to understand, that thing is pure vermin. Creatures like this brought Europe to its knees with the plague. Oh yes. Fajny, taki trochę szczurowaty. Well, I don't think he likes me. That's strange. It only reacts like that when it's around other... I mean... other handsome guys like me? I'm used to it. Unlike robots, biological creatures are unpredictable. I much prefer things I can control. Unpredictable, huh? What is that? An iguana? This has to be the strangest office tour I've ever been on. Don't worry, Parker. Our next stop is the nanobot lab. Once you see it, you won't want to leave. Hey, excuse me, Dr. Smythe. I need someone with special clearance to help me take this down to B sector. I don't have time for this. Gwen, maybe it's a good thing you're here. You can deal with some of this bureaucratic nonsense.
a punishment for trespassing. Go with him and catch up with us when you're done. Doctor, I think I'll escort her. You know, make sure she doesn't get eaten. I understand. The beast is as enthralled by beauty as man is. Meet me in the lab when you're done. And don't wander. It's an order, Miss Stacy. Sure, Dr. Smythe. Come on, Pete. I'm grzecznie, tylko tu pojedyncze jakieś zerknięcia. You gotta be kidding me. That's taking things a little far, isn't it? It's a terrible legacy. But Dr. Smythe says we're putting it in the past. I believe him. Czyżby? What did you do to it? I didn't do anything. Peter, I think it senses your blood. It knows. It's clearly reacting. Lepiej chyba by było, gdybyśmy trzymali się z daleka, bo tu zaraz będą kłopoty. No pięknie. I'm not leaving you. Dr. Connors started this, and I want to finish it on my terms. Peter, you can't help. Czyżby? Pięknie. No przecież oni sobie z tym nie poradzą. Nie, żebym ja miała sobie poradzić, ale ej, on jeszcze coś błędnie zrobi. Can't be happening. No, Gwen, look at me. Gwen. Cholera, Peter, czas na twoje wdzianko. No super. No, serio. O, jak szybko się przebrał. A to aż dziwne. I mam nadzieję, że gra najpierw mi zaoferuje jakiś samouczek, co ja tu mam robić w zasadzie. Dobra, tak wchodzę w ten mod pajęczynowy. O, fajne, dobra. I w zasadzie co teraz robią? Aha, dobra, tak skaczę. No i biegniemy sobie. Dziwnie trochę wygląda. Dobra, czy nie mogę tego otworzyć? Which I guess you technically are. So yeah. Watch out, Pete. I co? Dobra, wreszcie się otworzyło. Rozumiem, że tutaj. Dobra. Maybe you can web swing across. No raczej spróbujemy. O, fajne, fajne. Podoba mi się ten tryb. Skakanie w sumie też. Mimo, że ta grafika wygląda, znaczy grafika, ruchy Spidermana wyglądają na jakieś takie trochę sztuczne, to jakoś nie narzekam w zasadzie. Okej. I trzeba będzie jakoś walczyć. Tak? O, fajnie, dobra, mamy tak, tak, tak. Dobra, czyli kombosy, ataki różnego typu. Fajna sprawa, muszę przyznać. O, mogę w trybie tym. Dobra. Nie jest źle. I teraz... Aha, mogę dzięki temu skakiwać w różne miejsca, na przykład tam. Okej, okay, fajnie, fajnie. I wchodzimy z nią w interakcję. No, podoba mi się, naprawdę. Nie jest to może nic jakiegoś tam szczególnie ambitnego, ale zaraz rozumiem, że mam zeskoczyć i tędy. Dobra. Aha, czyli nawet mamy dokładnie dzięki takiemu wzrokowi pokazywanie, co gdzie jak, zapisy są szybko, często. Okej. Great! Oscorp security system. Quarantine's on the other side. Stay here, Gwen. I'll
Dobra, nie wygląda to jakoś na zbyt skomplikowane, to znaczy w miarę liniowe to wszystko wygląda i aha, mogę tam skoczyć, ale bez niej, jak rozumiem. Zaraz. Że co mam? Strzelać z tym? Aha, dobra, mam strzelać. Spidermanowo mam tym strzelać, okej. Dobra, póki ja tym wszystkim... Znaczy, póki ja to wszystko jakoś porządnie ogarnę, to pewnie i tak minie. Dobra, czyli aha, tu już trzeba się spieszyć bardziej. Aha. I to też nie jest aż tak jakoś skomplikowane. Dobra, lecimy i interakcja. O, fajnie, że nas to tak przyciągnęło. I teraz mam wracać tą samą drogą, czy jak to mam zrobić? A nie, dobra, już widzę. Tak. No nie jest to zbyt jakoś może trudne. Nie no. Takie dla oka może bardziej niektóre. Ojej, jak on pełza śmiesznie potem. No w sumie jest pająkiem, to może się nie powinnam dziwić. O, fajne. Takie jakieś pajęcze uderzenie. Dobra, podoba mi się. Czyli tak, tak, tak. No, bardzo ładne. Tylko obstawiam, że na razie to jest właśnie w miarę łatwo, ale że im dalej, tym może być trudniej. Na razie to właśnie chyba taki poziom jest bardzo samouczkowy. Chyba, że nie. Tutaj, ale pięknie, że możemy je tak pojedynczo tłumu sporów wybierać i tak dopiero je załatwiać. Dobra, czy mam tu cokolwiek zrobić? Chyba nie już teraz. Aby do Gwen! Hej! Jestem już przy tobie. Będę... Jej, ale ona śmiesznie powiewa mu na tych plecach. Dobra, szybko. Tędy. A, już. I need to get the others before this really gets out of hand. Pete, I think we both know that this is already out of hand. Dr. Smythe will have some answers. Find him. I'll try, but Gwen, I have to ask. What's gonna happen to you? I don't know, but it's not going to be good. I'm infected, Pete. We all are. You remember what happened to Connors? This only leads to one thing. But what about the antidote? If it worked before, then... Connors was exposed to an earlier strain. You couldn't even call it a virus back then. It's evolved, mutated. There's no antidote to cure this. What if I stop all the cross species? There's no question they should be stopped, but even if they are, there's still a risk that the virus will spread. Gwen, stay calm. I'm not gonna let anything happen to you, okay? We'll figure it out. I'll find Dr. Smythe and the others. Hopefully, it's not too late. Wait, Peter. Take the Oz phone on the table. The what? It's the name of the Oscorp phone. It's still a prototype, but at least I'll be able to call you. Okay. I'll get back as soon as I can. O, czyli muszę w dodatku pamiętać o upgrade'ach. Aha, czyli upgrade'y mamy w telefonie. O, na pewno to by nam się chyba przydało. Mogę jeszcze coś jakieś może? Dobra, patrzę, czy mam tak w ogóle... ulepszenia pajęczyny. A, mam i jakieś wiadomości. Dobra. Może... co, nie mogę? Nie mogę.
Aha, no tak, mam zero na razie. No, dobra. To lecimy dalej. Did Smythe make it? Yes, I got him and the other scientists to the quarantine. But they're all infected. And the cross species. Where are they? I tried to stop them, but they escaped. Well, you caught me, the lizard. Why should these creatures be any different? You have no idea. Tak, trzeba było jakoś się odciąć od tematu, ale dobra. Będzie tu już zabawa w rozdziale pierwszym, obstawiam, że konkretniejsza. Wraz z tą zainfekowaną ludnością to mi troszeczkę się z grą Prototype skojarzyło. Zobaczymy, na ile to moje skojarzenie będzie miało odzwierciedlenie. To prawie jak skok z wiary z Assassin's Creed. Peter? Gwen, you okay? I don't know. I have to stay at home until we find an antidote. We can't risk spreading the infection to the outside. I know someone who can help. Be careful, Pete. Dr. Smythe is programming his robot to capture fine, all ale... species. That may include you. Wow. What is that? No właśnie, co to jest? Mamy tutaj coś zobaczyć. Jakieś trzęsienie ziemi i oczywiście spróbują się tam dostać. Dobra. Warto byłoby ogarnąć, gdzie to mniej więcej jest. I mam nadzieję, że nasza pajęczynka nas tam da radę. No. Przemieścić. Ajajaj, nawet nie wiem, czy ja mam do niego wołać Spider, Peter, czy jaka cholera. Dobra, spróbujmy się nie zabić. Tutaj jakoś ostrożniej. Dobra, jesteśmy na miejscu. Now that we can have a good look, we can confirm this is not the same reptilian creature that recently terrorized Manhattan. Strangely, it's... Że taki się chce jeszcze tego typu programy nagrywać. To, że dziennikarze nie są samobójcami, ludzie. Tak, tak, uciekajcie, a ja sobie tu. Chyba będę musiała jakoś poradzić. O, cholera. Okej, Smythe. To jest trochę overkill. No super. Jak ja mam niby... Hey, come back! I'm pretty sure he's talking to you! Right? This is not good! Dobra. Mam to coś zniszczyć. Dobra, spróbujemy jakoś się tu... Aha! Dobra. Walka z czymś takim. W zasadzie nie wydaje się aż tak straszna. Skoro w zasadzie no mamy tu pewne miejsca oznaczone w miarę klarownie. Tu. No. Nie. Od tego to chyba raczej mamy uciekać. Oj, ja pierniczę. Życie mi się odnawia, czy jak? Tu? Aha, dobra, czyli mogę w ten sposób... Tak, jakoś go atakować, nie? Gdzie on ma jeszcze jakieś słabe punkty? Co? Tam? Dobra, by się może przydało tam jakoś dostać. Tu? Dobra, jest!
Wow, fajne to było akurat. I czyżby mi się chociaż trochę udało go... no, powiedzmy, tutaj jeszcze pokiereszować. Dobra, jeszcze na górze. Okej. Okay. Ja wiem, że ja zbyt rozmowna tutaj nie jestem, ale ogarniam mechanikę gry. No, 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 Spidey. Całkiem to widowiskowe. Okej. Okay. Jest tu jakiś przynajmniej zapis. Cholera. Spróbujmy tam gdzieś mu uciec na łapę. I wiecie co? Ja sobie w tym momencie pozwolę zrobić cięcie. Więc na razie to by było na tyle na dobry początek. Trzymajcie się, cześć.